Zarezerwujcie sobie najbliższy sobotni wieczór przy waszej maszynie do grania, ponieważ odliczanie do eventu już jest! I mieliśmy rację! Event będzie w sobotę, 30 maja o 20:00. A nie, zaraz, 20:05! Pomyliłem się o 5 minut! 5 minut! Cześć, tu Ernest! Jak już na pewno zauważyliście w grze wczoraj, rozpoczęło się odliczanie do eventu. Twórcy gry zadbali o to, aby było bardzo dobrze widoczne dla każdego. W lobby tuż za naszą postacią znajdziemy niemałą tablicę z czerwonym odliczaniem. Midas zamontował też taką tablicę u siebie w pokoju, na swoim biurku. Nie może się doczekać dnia zagłady. Zanim przejdziemy dalej, to ja i Luni mamy dla was wyzwanie. Na ry zostawcie łapkę w górę. Okej, uwaga. 3, 4, ry. A wracając to swoją drogą, narzędzie zagłady działa teraz intensywniej niż 2 dni temu. Wydaje więcej fal i innych przyjemnych dla oka efektów. Raz na jakiś czas strzela nawet piorunami, ale to nie jedyne zmiany, które zaszły wczoraj. Nad agencją nie ma odliczania. Przypuszczam, że tutaj się pojawi, ale w specjalnym eventowym trybie, który powinien wejść do gry około 30 minut przed eventem. W tym trybie licznik powinien być właśnie nad agencją, aby każdy wiedział, gdzie się patrzeć. Wokół agencji za to pod wodą zaszła bardzo subtelna zmiana. Spod włazów narzędzia zagłady zaczęły dostawać się bąbelki, co wskazuje na to, że sprzęt Midasa się nagrzewa. To taka malutka zmiana. Te bąbelki to tylko efekt wizualny. Nie ma żadnych nowych dźwięków, plus czasami można je pomylić z punktami do łowienia. Tworzą się wokół nich takie same fale. To w sumie tyle z ostatnich zmian, ale nie koniec ciekawostek. Z każdym dniem dowiadujemy się mnóstwa bardzo interesujących rzeczy na temat finałowego wydarzenia i nadchodzącego sezonu. Rzućmy okiem na tego skina. Po społeczności Fortnite krążą teorie, że to on uciekł z więzienia duchów na rekinie i następnie wziął sprawy w swoje ręce, na co wskazuje ekran wczytywania, szturm na agencję. Nawet nazwa jego zestawu daje nam znać, że jest samotnym wilkiem, czyli kimś, kto operuje w pojedynkę. Co ciekawe, jednak z tą postacią i tym ekranem są powiązane wyzwania misji o nazwie Szturm na agencję. Nie wiemy jeszcze, którego dnia te wyzwania wyjdą, ale wiemy, że za wykonanie ich do odebrania będzie taka oto lotnia oraz ten zbierak. Spójrzcie na to, czy to logo wam czegoś nie przypomina? Słuchajcie, takie samo logo na swojej czapce ma postać Recon Expert. W ostatniej aktualizacji otrzymała nowy styl bez czapki. To samo logo jest też na zbieraku. A to fragment jednego ze zwiastunów drugiego sezonu. Widać na nim dwie postacie uciekające przed burzą, lecące w kierunku groty. Czy te sylwetki postaci i lotni wam czegoś nie przypominają? Lotnia na tym zwiastunie nieco się różni kształtem, ale ta postać idealnie pasuje do sylwetki Recon Expert bez czapki. A ta lotnia no jest niemalże identyczna, co ta za wyzwania. To taka mała ciekawostka łącząca te dwie postacie. Są wspólnikami. Przejęcie groty przez Brock mogło być ich sprawką. A teraz, cokolwiek planuje Midas, nie spodobało się to zbuntowanemu agentowi. I stąd się właśnie wziął szturm na agencję. W temacie samego eventu do ostatnio dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego. Twórcy gry w plikach gry często nadają plikom gry nazwy kodowe, które z pozoru kompletnie nic nie znaczą, dopóki nie poznacie ich sekretu. Dla przykładu, weźmy emotkę Jordana Fishera. Jej nazwa kodowa to Jellyfish. Z pozoru to kompletnie losowa nazwa. Co ma meduza do Jordana? Już wam mówię. Po angielsku pierwsze litery. J jak Jordan i F jak Fisher. Nazwa kodowa eventu Dnia Zagłady to Fritter. Co jeśli ta nazwa kodowa z pierwszej litery, czyli F, wskazuje na słowo flood, czyli powódź, potop, zalanie wyspy? Taka mała ciekawostka. Co do następnego sezonu, to możliwe, że pewna osoba z Epic Games puściła w naszą stronę oczko, potwierdzając tym samym pewien wyciek na temat trzeciego sezonu. Możecie pamiętać, że według anonimowego informatora, którego wycieki jak dotąd się potwierdziły, w trzecim sezonie ogień ma wejść do gry jako nowy żywioł. W sensie, na przykład, struktura gracza mogłaby zacząć się palić i powoli niszczyć po trafieniu jej z wyrzutni flar, która też ma podobno wejść. Tim Sweeney, założyciel Epic Games, raz na jakiś czas na Twittera wrzuca swoje przemyślenia i inne perełki. Jedną z jego ostatnich perełek jest taka oto myśl. Udostępnił ją wczoraj wieczorem. Ogień to dziwna rzecz. Tak się składa, że żyjemy w atmosferze, w której jeśli katalizowana jest reakcja chemiczna z tlenem, wtedy wszystko wokół nas zostaje całkowicie zniszczone. Ale na szczęście reakcja ta nie rozpoczyna się przypadkowo bardzo często. Ta myśl mogła mu się nasunąć podczas pracy nad mechaniką ognia w Fortnite.
To nie byłby pierwszy raz, gdy ktoś z Epic Games w ten sposób coś zdradza na temat gry. Donald Mustard, dyrektor kreatywny Fortnite, rok temu wstawił takiego oto posta. Agencja i wybór to takie fascynujące koncepty. Zwłaszcza w kontekście narracji. Mija rok i do gry wchodzi sezon o motywach agencji i wyboru. Swoją drogą to Tim Sweeney podczas jednej z rozmów na temat silnika, na którym działa Fortnite, ustawił specjalnie w swoim pokoju kulę plazmową, która bardzo przypomina narzędzie zagłady. To było jakoś tydzień temu? Inną ciekawostką na temat nowego sezonu jest to, że według wcześniej wspomnianych wycieków, jednym z nowych skinów ma być damska wersja Czarnego Rycerza. I co ciekawe, Midas w swoim intrze zamienia hełm Czarnego Rycerza w złoto. Damski Czarny Rycerz może chcieć się zemścić na Midasie za to, co zrobił. Poza tym, dalej w temacie skinów, to Skin Tracker udostępnił na swoim Twitterze nagranie ukrytego skina z serii Icon. W filmiku o aktualizacji wspomniałem wam o tym, że Loserfruit trzyma swojego własnego skina, ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, jak on będzie wyglądał. Wydobywcom danych udało się go jednak podejrzeć, mimo tego, że był zaszyfrowany. I nie zawiodłem się. Ten skin jest ładny. W ubiorze podoba mi się to, że i leginsy mają po bokach paski RGB. Do kupienia będą też emotka i podwójne zbieraki. Wygląd zbieraków pozostaje nieznany. Nie wiadomo też, kiedy ten zestaw wejdzie do sklepu, ale przypuszczam, że raczej po evencie. A może przed? No kurczę, nie wiem. FireMonkey za to dał znać, że w plikach gry jest wzmianka o tym, że do trybu imprezy mogą zostać dodane bilety, które trzeba byłoby zdobyć, aby móc wejść na koncert. Nie znamy zbyt wielu szczegółów. Przypuszczam, że taki bilet byłby za jakieś proste wyzwanie. Na pewno za darmo. Tylko na czyj koncert? I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.